Są takie rzeczy na świecie, które dzielą ludzi na dwa obozy. Czerwona pigułka czy niebieska pigułka? Ciemna lub jasna strona mocy? PC lub Mac? No i przede wszystkim Ferrari czy Lamborghini? Raz dokonany wybór zostaje z nami już na zawsze. Przez dziesięciolecia Ferrari i Lamborghini były przedstawiane jako rywalizujące marki, jednak w rzeczywistości nigdy nie stanowiły dla siebie konkurencji. Oto prawdziwa historia tych dwóch legend motoryzacji. Ferrari pojawiło się pierwsze. Pozwólcie, że zabiorę was do Modeny, miasta w północnych Włoszech. Właśnie tam, w latach 20. zeszłego stulecia, kierowca wyścigowy imieniem Enzo Ferrari zdobywa kilka nagród, prowadząc auta Alfa Romeo. Nie tylko lubi się ścigać, ale interesuje go też wszystko, co dzieje się za kulisami, zarządzanie i rozwój samochodów wspomnianej marki. Jednak wkrótce nad całą branżą zbierają się ciemne chmury. Za kółkiem giną dwaj wybitni kierowcy wyścigowi: Uwo Sivocci i Antonio Ascari. Te zdarzenia nie pozostają bez wpływu na młodego Enzo, który nagle uświadomił sobie, z jakim ryzykiem wiąże się uprawianie tak niebezpiecznego sportu. Po narodzinach syna Alfredo Ferrari oficjalnie rezygnuje z wyścigów. Do tego czasu wziął udział w 41 zawodach Grand Prix, odnosząc zwycięstwo w 11 z nich. Ale odwieszenie kasku wcale nie oznaczało, że Ferrari całkowicie porzucił motoryzację. W końcu to jego życiowa pasja. Po przejściu na emeryturę buduje własny zespół wyścigowy o nazwie Scuderia Ferrari. Z tak wybitnym mentorem zespół zaczął odnosić wielkie sukcesy, a na samochodach Alfa Romeo pojawił się emblemat zespołu – pędzący koń. W 1933 roku Alfa Romeo przestaje wspierać kierowców Scuderii z powodów finansowych. W 1937 zespół zostaje rozwiązany. Ferrari pracuje dla Alfy Romeo jeszcze przez kilka lat, ale odchodzi po nieporozumieniach z menadżerem. Zakłada firmę dostarczającą części zespołom wyścigowym i produkuje swoje pierwsze dwa samochody. W końcu w 1947 roku zakłada firmę o nazwie Ferrari i rozpoczyna produkcję aut okraszonych jego nazwiskiem i zdobionych emblematem konia. Oczywiście, mając obsesję na punkcie wyścigu, wkładzie nacisk na prędkość i osiągi, nieco zaniedbując komfort kierowcy. Dopóki jeżdżą szybko i wygrywają zawody, reszta nie ma dla Enzo większego znaczenia. Zespół Ferrariego zaczyna odnosić coraz większe sukcesy, co dość szybko sprawia, że marka staje się bardzo popularna. Rzecz w tym, że Ferrari produkuje nie tylko samochody wyścigowe. Aby rozwinąć firmę i przyciągnąć więcej klientów, wypuszcza też na rynek auta dla normalnych kierowców. Podobnie jak te przeznaczone na zawody, są one niesamowicie szybkie, ale także niewygodne, głośne i trudne w prowadzeniu, zwłaszcza gdy siedzi się za kółkiem przez dłuższy czas. I tu do gry wkracza Ferruccio Lamborghini. Urodzony w rodzinie rolników, dorastał na włoskiej wsi. W przeciwieństwie do Ferrariego, Lamborghini jako młody człowiek nie interesuje się wyścigami. Pasjonują go natomiast maszyny rolnicze. Później studiuje mechanikę i zakłada firmę o nazwie Lamborghini Trattori. I, jak można się domyślić, zaczyna produkować traktory. Tak, pierwsze Lamborghini królują na roli. Biznes idzie dobrze, a wkrótce nasz bohater staje się majętnym człowiekiem, kupującym fantazyjne samochody. Ma wiele modeli, ale ta historia dotyczy jednej konkretnej marki. W 1958 roku kupuje drogie Ferrari 250 GT. Ten samochód go rozczarowuje. Nie zrozumcie mnie źle, Ferruccio przyznaje, że to dobre auto, ale zbyt surowe i zdecydowanie za głośne jak na codzienną jazdę. Do tego dochodzą ciągłe problemy ze sprzęgłem, więc Lamborghini często odwiedza mechaników. Mimo to problem nie znika. W końcu dowiaduje się, że niektóre części zamienne używane do montaży niezwykle drogiego Ferrari są tymi samymi częściami, które wykorzystuje się do produkcji traktorów Lamborghini. Zniesmaczony tym faktem, Ferruccio szuka okazji do rozmowy z Enzo. I dochodzi do niej. Podczas spotkania wykłada kawę na ławę i wymienia wszystkie wady samochodu. Ale Ferrari nie przejmuje się tym i ignoruje krytykę. Jest bardzo pewny siebie i zadowolony ze swoich modeli. Jego auta są najszybsze na świecie i tylko to się liczy. Mówi więc Lamborghiniemu, aby zaprojektował swój własny samochód, skoro jest taki mądry, ale lepiej niech trwa przy swoich traktorach i się odczepi.
Lamborghini się jednak nie poddaje. Modyfikuje swoje Ferrari tak, aby przewyższało oryginalne modele. W skrócie produkuje własne samochody, ale jako klient, który nie jest zadowolony z aut dostępnych na rynku. Skupia się na komforcie i niezawodności. Projektując nowy samochód, eliminuje wady wszystkich pojazdów, które posiadał. Powstaje auto, w którym nie ma problemów ze sprzęgłem. Jest więcej miejsca, jeździ względnie cicho, nie nagrzewa się w takim stopniu i tak dalej. Ale Ferruccio Lamborghini nie lubi się ścigać. Jest bogatym człowiekiem i po prostu chce mieć jak najlepszy samochód, zwłaszcza że słono za niego zapłacił. Uważa, że takie pojazdy nie powinny mieć tylu mankamentów i zaczyna je produkować dla podobnie myślących ludzi. Niecały rok po rozmowie z Enzo Ferrarim i otwarciu fabryki prezentuje pierwszy samochód. 350 GTV. Ludziom najbardziej nie podoba się design nowego auta. Lamborghini całkowicie go więc przerabia i tak rodzi się model Lamborghini 350 GT. Wszyscy znamy logo marki. Wściekłego byka na czarnym tle. Ale dlaczego akurat byk? Są dwa powody. Po pierwsze, taki był znak zodiaku Ferruccio Lamborghiniego. Po drugie, uwielbiał te zwierzę, uważając je za potężne i majestatyczne. Z bykami są nawet związane niektóre nazwy samochodów. Na przykład Lamborghini Diablo zostało ochrzczone na cześć słynnego w XIX wieku byka Diablo. Lamborghini Murcielago również nosi imię innego niezwykłego byka. W końcu to stworzenie jest silne i wytrzymałe, dlatego to świetny symbol dla potężnego samochodu. Od samego początku Lamborghini to luksusowe auto konkurujące z uznanymi już Ferrari, Jaguarami i Maserati. Jednak w pierwszej chwili ludzie nie są zbyt chętni do płacenia dużych sum za samochody od osoby, która kiedyś produkowała traktory. Ale Ferruccio Lamborghini niestrudzenie promuje i pokazuje swoje dzieło. Wielu dziennikarzy jest pod wrażeniem samochodu i obsypują go komplementami, dzięki czemu pojazd trafia do świadomości ludzi. Podsumowując, pierwotnie Ferrari są wyjątkowo mocne i szybkie. Ale poza torem wyścigowym okazują się dość niewygodne. Lamborghini natomiast to komfortowe, lepiej wyposażone auta, które zapewniają płynność jazdy, z tym, że nie osiągają takich prędkości jak Ferrari. Jeszcze w latach 60. i 70. specjalnie się tym nie przejmowano, bo Ferruccio Lamborghini nie widział sensu w wyścigach. Są to więc dwa zupełnie różne samochody produkowane dla różnych grup ludzi, służące też różnym celom. Obie marki nie rywalizują, i trudno je porównywać. Firma Lamborghini nie zamierzała nawet tworzyć samochodu wyścigowego. Ale dziś wszyscy doskonale wiemy, co to za marki. Co więc stało się później? Na początku lat 80. Larousse, francuski zespół Formuły 1, poprosił słynnego projektanta o wyprodukowanie nowego silnika. Ten skontaktował się ze swoimi przyjaciółmi z Lamborghini z ofertą współpracy. Wkrótce potem silnik Lamborghini, jeszcze nie samochód, zadebiutował w Formule 1. Ale wówczas nie był to wielki sukces. Silniki wyglądały jednak obiecująco, a firma nadal je produkowała i dostarczała różnym markom. W 1991 roku bogaty biznesmen poprosił o stworzenie nie tylko silnika, ale i całego samochodu wyścigowego Lamborghini. Oferta była z gatunku tych nie do odrzucenia. Początkowo samochód nie radził sobie zbyt dobrze, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Z biegiem lat ludzie z Ferrari oraz Lamborghini zaczęli coraz częściej ulepszać swoje samochody. Firma Ferrari wzięła się za produkcję wygodniejszych modeli do codziennej jazdy. Z kolei Lamborghini wspięło się na poziom wyścigowy, poprawiając silnik i prędkość. Mimo że dziś są to dwa wspaniałe super samochody, pierwotna filozofia obu firm się nie zmieniła, przy czym Ferrari kładzie większy nacisk na prędkość i pozostaje demonem prędkości, a Lamborghini produkuje samochody drogowe, bardziej komfortowe i luksusowe. Zatem jeśli się zastanowić nad tym nieco głębiej, te auta w zasadzie ze sobą nie konkurują, są zbyt różne. Prawdziwi fani motoryzacji odróżniają je od siebie z daleka, ponieważ oba mają swój własny, unikalny styl. Ferrari cechuje w harmonijny design, a Lamborghini nie są tak wygładzone, proponując bardziej fantazyjną stylistykę. A wy po której stronie tego sporu jesteście?